Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przedstawia lampa księżycowa. Do wykonania lampy potrzebujemy balon lub piłkę, klej wikol, pędzle, papier, wodę, farby akrylowe w kolorach białym, czarnym, żółtym i fioletowym. Możemy też dodać trochę brokatu, tekturę, źródło światła, nożyczki. Zaczynamy od przygotowania sobie listków ręcznika papierowego. Pojedyncze listki musimy rozłożyć, aby uzyskać pojedynczą warstwę. Następnie listki tniemy na mniejsze. Nadmuchujemy naszą piłkę albo balon. Do kleju wikol dodajemy odrobinę wody. Dzięki temu łatwiej będzie nam ten klej nałożyć. Smarujemy klejem niewielką powierzchnię piłki i przykładamy do niej pojedynczy listek. Nie żałujemy kleju. Papier musi być mocno pokryty. Oklejamy w ten sposób całą piłkę. Pojedyncze listki powinny na siebie nachodzić. Po nałożeniu pierwszej warstwy listków zostawiamy całość do wyschnięcia. Czynność powtarzamy czterokrotnie. Po wyschnięciu ostatniej warstwy spuszczamy powietrze z piłki, a następnie ją delikatnie wyciągamy. Przystępujemy do malowania. Pokrywamy całość białą farbą. Po wyschnięciu w wybranych miejscach nakładamy farbę ciemniejszą, uzyskaną poprzez zmieszanie farby białej i czarnej, ewentualnie fioletowej i żółtej. Farbę nakładamy punktowo, starając się odzwierciedlić występujące cienie na powierzchni naszego satelity Księżyca. Możemy dodać jeszcze troszeczkę farby brokatowej, dzięki czemu uzyskamy bardzo ładne odbicia i refleksy. Zostawiamy do wyschnięcia. Wkładamy źródło światła i gotowe. Już teraz masz pełnię księżyca na wyciągnięcie ręki. Prosimy o niestosowanie lampki, jeśli jesteś wilkołakiem.